To jest urządzenie telematyczne z systemem telematycznym, teleinformacyjnym, służące do wysyłania informacji, co się dzieje aktualnie z pojazdem i kierowcą. System ten zbiera te wszystkie info i wysyła do bazy. Kierowcy mówią na to urządzenie satelita bądź GPS i faktycznie urządzenie połączone jest z nadajnikiem sygnału GPS, dzięki czemu w każdej chwili fleet manager, czy spedytor, czy dyspozytor może zlokalizować pojazd i co się z nim dzieje i w którym miejscu się znajduje. Zakup takiego urządzenia i systemu jest dosyć kosztowny, dlatego najczęściej można go spotkać w firmach, w których jest kilkadziesiąt bądź kilkaset ciężarówek, pojazdów. Ten koszt ogólny funkcjonowania tego systemu i tych urządzeń w przypadku właśnie dużej ilości pojazdów rozbija się na mniejsze i ten koszt jednostkowy wychodzi mniejszy. Dlatego właśnie najczęściej takie urządzenia spotkać można w dużych firmach. Co daje taki system? Po pierwsze, informacji. Więcej informacji i szybszy przepływ informacji, co się dzieje z samochodem i kierowcą. Fleet manager, czyli zarządca floty, bądź spedytor, dyspozytor, w każdej chwili może sprawdzić, co się dzieje z samochodem i kierowcą. Wyobraźmy sobie sytuację, że jedzie przykładowo ciężarówka na załadunek i się psuje. Wtedy szybko dyspozytor czy spedytor otwiera komputer, otwiera program i szuka na mapie chorągiewki, która najbliżej się znajduje tego miejsca i może ją wysłać, podstawić ją pod załadunek. Także przepływ informacji. To jest najważniejsza istota działania tego urządzenia i tego systemu. Kierowca, obsługując to urządzenie, wybiera spośród czynności, co aktualnie robi. Zatrzymując się, jedziemy, zatrzymujemy się, gasimy silnik, urządzenie zaczyna pikać. Takie ciche piknięcie i pyta się, co robimy. Tutaj mamy alarm, budzik, podgłaszanie, tu system i tu wybieramy właśnie z menu, co robimy. Tu mamy akcję i wybieramy z odpowiednich akcji. Pierwsze okienko to wylogowanie się i zalogowanie do systemu. Kierowca dostaje kartę do tego systemu i numer i loguje się. Jedziemy, zatrzymujemy się w korku. Zaczyna pikać. Klikamy tu, traffic jam, czyli korek. Zapisujemy, poszło info do bazy. Przyjeżdżamy na rozładunek. Klikamy arrive for load. Zapisujemy, wysyłamy info do bazy. Przyjeżdżamy na rozładunek. Gasimy motor, zaczyna pikać. Arrive, unload. Zapisujemy, poszło info do bazy. Commute, dojazd. Po rozładunku, żeby określić puste kilometry, klikamy dojazd. Zapisujemy, poszło info do bazy. Zatrzymujemy się na krótką przerwę. Gasimy motor, zaczyna pikać. Co się dzieje? Resting, czyli przerwa. Zapisujemy, poszło info. Sleep rest. Taki znaczek z. Tu się właśnie wyświetla aktualna pozycja. Czyli sleep rest. Długa przerwa. Zatrzymujemy się na długą przerwę. Zaczyna pikać. Klikamy sleep rest. Wpisujemy gdzie. I poszło info do bazy. Change trailer. Zmiana naczepy, naczepa odpięta, naczepa zapięta, lokalizacja, czy pełna, czy pusta, czy kompletna, czy uszkodzenia. Wypełniamy, zapisujemy, poszło info do bazy. Tankowanie. Przyjeżdżamy na stację, gasimy motor, zaczyna pikać. Klikamy, tankowanie. Zapisujemy, poszło info do bazy. W niektórych systemach po tankowaniu
jeszcze można wpisać, czy zatankowane było do pełna, ile, także tutaj nie ma, ale jest tankowanie. Jeszcze mamy inne czynności tutaj, prom lub pociąg, garaż, myjnia, urząd celny, inne, które się tu nie pojawiły, i zgłoszenie serwisu. Także wybieramy tutaj spośród akcji, tu aktualna się wyświetla, czyli to co wybieramy, Fleet Manager, czyli dyspozytor bądź spedytor, otwiera komputer, wyświetla mu się moja chorągiewka i wyświetli mu się również, że śpię, że jest odpoczynek długi. I przykładowo, gdy zatrzymuje się na 11-godzinną przerwę i śpię, jemu się tam wyświetla, że przykładowo zatrzymałem się 5 czy 6 godzin temu, nie musi mnie budzić, wie, że śpię, jak nie ma pilnej potrzeby. Dobra. Oprócz akcji mamy tu oczywiście jeszcze kontakt z bazą, czyli telefon. Wybieramy spośród numerów, do których chcemy zadzwonić. Wiadomości i nawigacja. Również nawigacja w tym urządzeniu jest. Nie używam, nie korzystam z niej. Wolę korzystać ze swojej. Co swoje, to swoje, także... Dobra. Niektóre systemy i urządzenia telematyczne mają również funkcję podłączenia do nich zewnętrznych urządzeń. Na przykład takim urządzeniem telematycznym jest urządzenie marki Transix. Ono pozwala podpiąć skaner. Kierowca po rozładunku podbitą CMR-kę od razu skanuje takim skanerem wielkości dosłownie rolki folii aluminiowej kuchennej. Taki wąski skaner. Widziałem na własne oczy coś takiego. Skanuje CMR-kę i wysyła ją od razu do bazy, co pozwala na szybsze zakończenie transakcji przewozowej i uzyskanie przewoźnego, czyli zapłaty za transport. Także niektóre urządzenia właśnie posiadają jeszcze taką możliwość. To urządzenie akurat nie posiada takiej możliwości. W każdym bądź razie jest bardzo fajne, łatwo się go obsługuje, intuicyjnie. I wysyłając, tak, wysyłam właśnie tutaj wszystkie informacje, nie mam żadnych pytań, nikt do mnie nie dzwoni, nie pyta się co, kiedy, dlaczego, jak. Wszystko jest tu już napisane. A więc istota działania tego urządzenia to more info, czyli jak najwięcej informacji. Wad, szczerze mówiąc, nie zauważyłem. Jedyne co może być takie irytujące, to pikanie. Przykładowo zatrzymujemy się, szukamy adresu, bądź jakaś awaria, coś się wydarzyło, jesteśmy w stresie, w nerwach, a tu jeszcze nam pika, co się dzieje. Na szczęście w tym urządzeniu pika bardzo cicho, także nie jest to takie bardzo denerwujące. W innych urządzeniach, na przykład w Transixie, jak jeździłem, to strasznie głośno bingało, także no czasem to denerwowało jednak. Także to chyba byłaby jedyna wada tego wszystkiego. Dobra. To chyba byłoby na tyle na temat systemów i urządzeń telematycznych. Dzięki za uwagę.